Znajdujemy się na wystawie Body Words. Jest to oryginalna wystawa twórcy metody plastynacji Gunthera von Hagens, którą już miało szansę zobaczyć na całym świecie prawie 45 milionów widzów. Ekspozycja pozwala na szczegółowe poznanie budowy ciała człowieka poprzez serię plastynatów całościowych ciał oraz ich narządów. Wystawa przeznaczona jest dla widzów w każdym wieku, nie mamy tutaj ograniczeń wiekowych, także i ci starsi, i ci młodsi widzowie znajdą tutaj coś dla siebie, rozwijając swoje zainteresowania z dziedzin anatomii i fizjologii. Młodsi widzowie, którzy odwiedzają naszą wystawę z rodzicami lub podczas wycieczek szkolnych, mogą na własne oczy zobaczyć, jak pracuje ich ciało. Jak jest niesamowite, jakim jest cudem. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju ich zainteresowań w przyszłości, a także do dbania o ich własne ciała. Na szkielet człowieka, jak myślicie, ile się składa kości? Dużo? Tak. No, trochę dużo. 206 kości. Jak jesteście mniejsi, to tych kości jest więcej. One później się łączą i jest z 300 do 206. Najdłuższą kostkę macie tutaj. To jest kość udowa, dlatego, bo tutaj jest udo, tak? Kolejną dużą kością jest miednica. Tu macie talerze kości biodrowej. I jak myślicie, zgadniemy po szkielecie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta? Mężczyzna. Kobieta. No, jest już kobieta. Tutaj koleżanka mówi dobrze, jest to kobieta, dlatego ma szerszą miednicę i węższe ramiona. Tak, jest to lustro anatomiczne. Ręką można wybrać, czy chcemy być mężczyzną, czy kobietą. Można sobie wymienić na ten jeden dzień. Dzięki niemu możemy zobaczyć, jak wyglądamy pod skórą oraz co mamy w środku. To jest dziwne. Zrobi wszystko to, co ja? No. Nawet jak zrobię gwiazdy, to on zrobi gwiazdy? No nie wiem, czy jest taki zdolny jak to. Co to jest za mały dziedziuś? No właśnie, tacy mali byliście w brzuszku matki. Widzieliście o tym? Ja to wiedziałem. Na początku byłeś taki malutki. A byłem kiedyś taki mały, jak ta dziurka tutaj. No, byłeś taki malutki, jak ta dziurka tutaj. W momencie, jeżeli przerwany jest rdzeń kręgowy, a kiedy może być przerwany? Po wypadku. Tak, na przykład w przypadku jakiegoś wypadku samochodowego. To w zależności, w którym miejscu w kręgosłupie dojdzie do tego urazu, to dochodzi do porażenia. Jak ktoś będzie miał zbroję, która jest zrobiona ze złota, to wtedy przeżyje człowiek, jak strzeli pistolet w tą zbroję? No to zależy, jak gruba jest zbroja. Czy to złoto wytrzyma? I zależy, a jak jest to ta gruba, to wtedy zależy, jaki pistolet. Pali ktoś u was w rodzinie? Tak. Nie pali dziadek. Dwie babcie i jeden dziadek. Co, nieładne są takie płuce? Nieładne. Będziecie palić w przyszłości? Nie. Ja nie będę palił, bo będę puszczał, ale będę pokażę, to wtedy nie pali. To wtedy w ogóle nie będę mógł biegnąć. Co najbardziej podobało mi się na tej wystawie? Na wystawie Body Words najbardziej podobał mi się bramkarz i jego mięśnie, bo sam gram w piłkę. Mi się najbardziej podobało serce, bo teraz już wiem, gdzie mam implanta w sercu. Mi się najbardziej podobała para łyżwiarzy, ponieważ sama też bym chciała jeździć tak na łyżwach i ładną pozę zrobić. Mi się najbardziej podobała świnka. Już. Naukowe dzieła Body Words odkrywają przed widzami w każdym wieku wnętrze i piękno ludzkiego ciała oraz to, jak funkcjonujemy od wewnątrz. Osiągamy tutaj niesamowity cel. Edukujemy, pokazując piękno, czystość i wszystkie systemy ludzkiego ciała.